Dobry dzień dobry, witajcie w kolejnym vlogu. Muszę się troszeczkę, słuchajcie, ogarnąć. Będzie, słuchajcie, test inki bananowej, bo wczoraj Wam robiłam na Instagramie kokosowej. No, taka, wiecie, normalna, słuchajcie. Może czuć trochę kokosa, może nie czuć, ale... Ale jest dobra do wypicia. Tylko, że słuchajcie, różnica jest taka, że na przykład w bananowej nie ma cukru i Wy chyba ją bardziej nawet wolicie smakowo. A w kokosowej jest i jest taka, słuchajcie, mało kokosowa. Więc zobaczymy, słuchajcie, jak smakuje. Zrobimy sobie test na żywo. W ogóle ładnie pachnie. No, ale powiem Wam, że czuć banana. Czuć banana. Zrobimy sobie dzisiaj z normalnym mleczkiem, żeby dobrze ocenić smak. I słuchajcie, taki posmak delikatny banana. Ale czemu są takie wybitne? Nie wiem, słuchajcie, się chyba przyzwyczaiłam ostatnio w ogóle do takiej zwykłej kawy. Czarne, słuchajcie, bez mleka. W ogóle taką ostatnio piję w pracy. Nie mam nawet czasu mleka dolać. Także jest mnóstwo, słuchajcie, pracy i zmęczenie. Dlatego dzisiaj będzie vlog, żeby troszeczkę energii sobie dodać. Ja Wam pokażę, jak to robić. Dzisiaj też zostaję w ogóle z Ksawerem w domu. Mam home office, bo Ksasiu, słuchajcie, się przeziębił. To już ile razy się, słuchajcie, przeziębił w te wakacje, to nie liczę. Ale na szczęście, słuchajcie, nigdy nie musieliśmy jakby szukać pomocy, wiecie, w szpitalach i tak dalej, bo dużo wiem, że dzieci trafiło właśnie do szpitali z różnymi infekcjami. A Ksasiu na szczęście tylko ma po prostu katar, kaszel, więc odpukać jest ok. Także inyczka bananowa. Powiem Wam, że ładnie pachnie, jest ok, nawet bym powiedziała, że lepsza niż kokosowa, ale... Czy one są takie wybitne i musicie kupować? Raczej nie. Także się, słuchajcie, ogarnę, trochę w ogóle włosy, bo dzisiaj i tak nie będę nagrywać filmów, taki, wiecie, vlog domowy, więc sobie po prostu wezmę suchy szampon, który na to będę jest mega fajny, z Rossmana, ten do włosów brąz. Może na nim, słuchajcie, dwa dni jeszcze przeżyć. Pokażę, dziewczyny, taki... SOS-owy krem, jak macie opuchliznę. Wy go doskonale znacie, to jest Itskin i ja go, słuchajcie, trzymam w lodówce. Co się stało? Co się stało? A, ty myślisz, że to jest Amciu? Nie, nie, to jest krem, słuchaj, do twarzy. O, właśnie, o. I ja, słuchajcie, mam w zapasie w ogóle jeszcze jedno opakowanie, bo jest super, jak na przykład macie taką opuchliznę, czujecie, że po prostu Wam gorąco w buzie i chcecie takiego dużego nawilżenia, to właśnie ja, słuchajcie, sobie go trzymam obok musztardy, płatków i tak dalej, no a trzeba coś, słuchajcie, wymyśleć dla tego głodomora, także ja jedę na chwilę do łazienki, zrobię sobie mini spa. No i co? Dobra, ogarnęłam trochę włosy, one generalnie dzisiaj żyją własnym życiem, ale wydaje mi się, że jest ok, nie widać, żeby to były takie 3-dniowe włosy odświeżone, sam jest super. Słuchajcie, zrobiłam taki mały zapas na Itskin, bo ja generalnie mam takie swoje topowe produkty, które uwielbiam. Jednym z nich jest właśnie żel do olejowania, brzoskwiniowy. To jest najlepszy żel ever. On w ogóle bardzo długo trzyma Wam nawilżenie włosów, więc to jest Humectant, czyli baza. Nakładacie na to na przykład amle, jakiś olejek, rozprowadzacie po włosach i super, naprawdę bardzo fajny efekt. Jak chcecie zacząć z olejowaniem przygodę, to będzie, słuchajcie, rewelacja. I teraz jest taki, no dla mnie sezon jeszcze wakacyjny, więc słuchajcie, startery są bardzo fajnym rozwiązaniem, jak wyjeżdżacie, chcecie mieć po prostu taką podręczną kosmetyczkę, to jest nawet w ogóle zestaw, który możecie ze sobą zabrać, nie musicie w ogóle odpakowywać, bo tutaj macie piankę, krem do twarzy, tonik i serum. Super sprawa, w ogóle to jest zestaw rozświetlający, to jest jedna z moich ulubionych serii. No i Fauci mam też w wersji pełnowymiarowej, bo to jest serum, do którego regularnie sobie wracam. Więc dzisiaj zrobimy sobie takie domowe spa. Wezmę przede wszystkim tą, ten cleanser, bo słuchajcie, sensu mare mi się skończył. I umyję sobie buzię. Te pianki to wystarczy odrobina dosłownie od skóry twarzy. W ogóle zobaczcie, jaką małą gładką po laserze skóry. Bardzo fajny w ogóle efekt daje laser, także mega Wam polecam, jestem totalnie zachwycona. Zresztą ostatnio w niedzielę pojawił się na kanale film o tym, jak dbać o ogólnie ciało, o skórę. Bardzo w ogóle fajny film, taki też w koncepcji vlogowej. A, no super pachnie.
Ale fajna w ogóle formuła, jakby była na przykład ze śluzem ze ślimaka. Zobaczcie, ona się tak fajnie rozprowadza. Tuż super będzie do szczoteczki, jak macie szczoteczki soniczne. Rewelacja, bo ona nie ma drobinek i jest taka, no, mega przyjemna. Dobrze wam powiedzieć, że nie jestem taka zestawowa, bo jak robiłam sobie Dermapen, to na przykład miałam ten starter z Some By Me z mucyną, ze śluzem do ślimaka. I ona jest naprawdę super, jeżeli chodzi o regenerację. A dzisiaj będziemy się rozświetlać. Ja w ogóle bardzo lubię i toniki rozświetlające, takie produkty mocno nawilżające, a powiem wam, że tak jak czytam w ogóle też wasze komentarze, to wy bardzo lubicie It Skin. Także dajcie znać, jaki macie swój taki bestseller. No, standardowo te koreczki. Ale dobrze, bo są to zabezpieczone produkty. On ma taką białą konsystencję. Też fajnie pachnie, jakbyście nakładały sobie sok z cytryny. Są w ogóle bardzo nawilżające formuły, ale lekkie. Więc to jest akurat ogromny plus używania kosmetyków latem, że w ogóle nie obciążacie skóry, ją rozświetlacie. A to jest w ogóle jedna z najlepszych serii, jeżeli chodzi o It Skin. No i słuchajcie, w dwóch wersjach. Mamy taką mniejszą w starterze, ale też 30, a nawet słuchajcie, są trzy wersje, bo jest jeszcze 60. Także jak bardzo się polubicie z jakimś produktem, to macie po prostu mega fajną, dużą wersję i o wiele tańszą. A w starterze to się w ogóle opłaca kupić, bo sobie testujecie wszystkie produkty. Ja tak miałam właśnie z tym na przykład setem. Super sprawa. Bo ja po prostu wiem, co mi pasuje, co warto kupić. I nakładamy serum. Bardzo, bardzo leciutka formuła. No w ogóle mam wrażenie, że w ogóle nie obciąża makijażu. Ja lubię takie serie używać rano. Po prostu czuję tą lekkość. Nałożę sobie krem pod oczy. U mnie ten Sobio Arganowy. On notabene jest bardzo fajny. Bardzo go lubię. Bo jest taki leciutki, ale taki odżywczy. O. No dobra, i czas na krem z lodóweczki. Gdzieś tu mam włosa. Musiałam oczywiście interweniować, bo Xaveria jest kanapkę, a Moris mu chciał ją zjeść. Także. Naprawdę powiem, że on się taki łasów zrobił. Na wszystko poluje, na wszystko. Nawet na paprykę, jak jem z humusem, także pies się naprawdę rozkręcił. Dobra. Ale powiem, że jest takie przyjemne uczucie chłodu. On w ogóle bardzo nawilża. Ja wam ten krem już pokazywałam w zeszłym roku. Bardzo, bardzo bym się zadowolona. Także jak jeszcze szukacie jakiegoś fajnego kremu takiego na lato, możecie go sobie przełożyć, bo on jest w ogóle bardzo duży. Tutaj mamy chyba 110 ml, z tego co pamiętam. Tak, 100 ml, więc możecie, nie wiem, podzielić się z koleżanką, nawet na wakacje sobie wziąć po prostu w mniejszym opakowaniu i roller. Pytacie często o ten roller, sensu mare. I nakładamy. Ale powiem wam, że mega przyjemne. Ja tak ładnie nawilżę ten krem, że po prostu macie uczucie takiej wygładzonej skóry, mocno też nawilżonej. I nakładam kremik pod oczy. Super sprawa. Ale pod oczami to jest, o jest, jeszcze rewelacja na powieki sobie. Też po prostu nałóżcie kremik. Zrobię sobie taki masaż rollerem. I czoło. Wygładzamy, zdejmujemy opachliznę. Ogólnie dbamy o dobrą kondycję naszej skóry. Co ty sobie przyniosłeś? Poduszkę? Będziesz siedziała na poduszce? A gwiazdkę też wziąłeś, tak? Aha, że ja mam teraz. No dobra. Każdy ma swoją poduszkę. Układasz puzelki? Dobra, no to dawaj. Proszę bardzo. Tak, zawsze wam pokazuję puzzle. Dobra, chodź. Tutaj mam głowę. No. A że ja mam mieć pod pupą, tak? Pod pupą, tak. Bam. No dobra. Czyli każdy ma poduszkę, tak? Żeby było mięciutko. I bam. No, siadaj. Bam.
Ale ty się wierdzisz na tej poduszce. No przecież jest okej. To działa. No ale nie mamy miejsca na układanie puzli. Musisz się trochę przesunąć. Lewa. No i gdzie będziemy układać puzzle? Przecież nie mamy miejsca. Tutaj będziemy układać puzzle? No dobrze. Dobra, dziewczyny, robię lemoniadę. Ostatnio na ten taki patent trochę nam przemyca, jak nam po prostu jest ciężko pić wodę, to powiem wam, że lemoniada jest super, żeby troszeczkę więcej, wiecie, przemycić sobie jednak tej wody do po prostu diety, picia tak na co dzień. Więc sobie o, takie pokupowaliśmy z Ikei. Wrzucamy tam cytrynkę. Właśnie piszę o tym z koleżanką, że picie wody naprawdę mega, mega pomaga. Słuchajcie, wycisnę te końcóweczki. I zaleję wodą lemoniadę. No dobra, naleję sobie wody. W ogóle teraz mega pilnujemy, żeby dużo pić wody, dlatego gdzieś tam jak zobaczyłam, że Nathan tak pije wodę z cytryną, to zaczęłam też tak pić. I powiem wam, że to naprawdę super działa. Z uwagi na to, że w ogóle nie puchniecie, nawet jak sobie pozwolę, nie wiem, czasami na coś słodkiego. Ostatnio dostałam trzy czekolady od Gosi, naszej kosmetolog, bo pożyczyła mi Dermapen i powiem wam, że zjadłam, słuchajcie, dwie. I jest okej. Więc dużo wody, naprawdę, dziewczyny, jak pijecie dużo wody, to o wiele lepiej wasz organizm funkcjonuje, skóra inaczej wygląda, jest taka bardziej nawilżona. Xawery na przykład też bardzo, bardzo dużo pije wody kokosowej. Ja mu zamawiam po prostu hurtowo wręcz, mamy pochowane po szafkach. Ostatnio też dostałam, słuchajcie, komentarz bardzo ciekawy, że gdzie ja trzymam te wszystkie rzeczy? Bo my mamy mało szaf tak ogólnie, tak wam się wydaje, ale mamy dużo szaf, mamy całą tutaj zabudowę, mamy, słuchajcie, tutaj wszystko tak zabudowane fajnie, mamy dużą garderobę, ona się wydaje mała, ale jest spora. W ogóle mam na sobie krem tonujący Huxley Tonab, więc mogę być delikatnie rozjaśniona, ale skóra jest taka fajnie wygładzona wtedy. Pod makijaż w ogóle super, ale dzisiaj jest dzień bez make-upu. I mamy, słuchajcie, dużą jeszcze szafę, mamy ksawcia wnękową, gdzie naprawdę wszystko nam się mieści, jakieś kosmetyki. Mamy tutaj na przykład tą komodę, o którą często pytacie, o, na przykład tą. Tutaj nam się w ogóle bardzo dużo rzeczy mieści. Mamy jeszcze i na ta na szafę, więc nie, słuchajcie, jest naprawdę super. Więc gdzieś tam te rzeczy się chowa, ale na przykład jeżeli chodzi o ubrania, ja robię dużo wyprzedaży. I faktycznie robię dużo wyprzedaży, jak mi się coś znudzi, czy coś po prostu mi się nie podoba, coś uważam, że po prostu nie chcę, żeby leżało w szafie, a żeby dalej sobie żyło swoim życiem u kogoś, super, to idzie po prostu dalej świat, więc tak też, dziewczyny, róbcie, no bo mogą wam zalegać na przykład torby. Ja, słuchajcie, ostatnio zrobiłam wyprzedaż toreb, w sensie wszystkie 5 poszło i każda z was jest zadowolona, więc ja robię takie sukcesywne wyprzedaże i pisałyście mi, że nigdy nie kupowałyście używanych toreb, a po prostu jak do was przyszła tak ładnie zapakowana i tak bezpiecznie, żeby się nie, wiecie, nie zarysowała, nic się z nią nie stało, jak otworzyłyście tą torbę po prostu jak nowa, więc ja dbam o rzeczy i później z taką naprawdę pełną świadomością mogę ją dalej puścić, bo wiem, że po prostu to jest, słuchajcie, bardzo ładne, to jest zadbane. No patrzcie, wyrzuca sobie serek. Także nie, akurat tutaj nie mam żadnych wątpliwości, że coś mogę komuś po prostu odsprzedać, a później zainwestować w coś innego, coś, co mi się na przykład podoba, a na przykład moje torby, które już, nie wiem, nosiłam i po prostu uważam, że nie noszę ich na tyle teraz intensywnie, to mogą po prostu przydać się komuś innemu. A propos picia wody, super, naprawdę bardzo fajna sprawa, bo zauważyłam, że po prostu w ogóle nie puchnę, jakoś tak się dobrze czuję, fajnie funkcjonuje, a o tym też, słuchajcie, zapominałam często, właśnie miałam naprawdę problem z piciem wody, zawsze miałam całe życie, nigdy nie lubiłam pić wody, a teraz po prostu nałogowo gdzieś tam z Xawerem cały czas pijemy, także on tą wodę kokosową ma swoją taką butelkę, no i ja naprawdę 5 do 7, 8 szklanek, nawet takich dużych, dziennie wypijam. I super. Dobra, dziewczyny, pokażę wam przepis na szybkie naleśniki z pomidorami, więc mega fajna i zdrowa rzecz. Ja już mam odsączone pomidory z puszki. Tutaj sobie dodałam trochę pasaty tego sosu właśnie z puszki, z pomidorów. Oliwę z oliwek. Ja, słuchajcie, mam tą czosnkową i dodałam przyprawę. I to jest, słuchajcie, sos po prostu do takich naleśników, żeby po prostu wszystko wykorzystać. Pokroiłam szyneczkę, mam 3 jajka. I będę korzystać z mąki orkiszowej. Tutaj potrzebujecie, to tak na oko wydaje mi się, że będzie to, już wam pokazuję,
mniej więcej 4-5 łyżek, więc zobaczymy sobie, słuchajcie, konsystencję. Ta mąka orkiszowa jest bardzo fajna i może Wam zastąpić na przykład taką zwykłą. O, słuchajcie, wydaje mi się, że nawet takie dwie czubate łyżeczki będą ok. Jeszcze też, słuchajcie, wbiję jajko i też, słuchajcie, zobaczę na oko, ile tego mniej więcej wyjdzie, bo wydaje mi się, że dwa jajka wystarczą, ale chciałam zrobić troszkę większą porcję tych naleśników, więc zobaczymy. Ksawery, słuchajcie, szaleje. No, powiem Wam, że konsystencja będzie ok, to wszystkie składniki się ze sobą połączą. O, zobaczcie, taka fajna masa wychodzi. Ja jeszcze co dorzucę może taką łyżeczkę mąki. No i powiem Wam, że masa wyjdzie idealna. Więc mamy sos, mamy proste składniki. Mam nadzieję, że coś słyszycie w ogóle, jak mówię do Was, bo przecież Ksawery zawsze próbuje mnie prześcignąć. No, i naleśniki gotowe. Ja przygotowuję dwie patelnie. Nie wiem, czy Wy też tak macie, ale po prostu idzie mi szybciej, jak na dwóch patelniach robię jednocześnie naleśniki. Myślę, że teraz dużo osób tak robi. I słuchajcie, dodałam jeszcze moje słynne pomidory z czosnkiem i bazylią. To jest akurat prymat. Powiem Wam, że tylko te pomidory suszone kupujemy. Dodałam trochę soli i pieprzu do mojej masy i po prostu wszystko wymieszam. Powiem Wam, że idealna wyszła. W ogóle bardzo aromatyczna. Ta przyprawa nadaje się na przykład do omletów, więc ja sobie ją zawsze dodaję. Albo właśnie do naleśników. Praktycznie w sensie wszędzie, nawet do warzyw pieczonych. Także rozgrzewam patelnię i nakładam naleśniki. No powiem Wam, dziewczyny, że te placki są po prostu obłędne. Ja już dosmażam kolejną porcję, ale po prostu sos w ogóle jest super. Dodajcie sobie do sosu oliwę. Mega. Super. W ogóle kiedyś zgapiłam ten przepis od mamy ginekolog. I sobie tego modyfikowałam. Czytałam różne przepisy, bo zupełnie inaczej w Grecji się robi. To co ja Wam pokazałam, to nie jest grecki przepis, absolutnie. Ale po prostu miałam pomidory, miałam mąkę, miałam jajka. Dodałam sobie szynki, bo ja lubię w ogóle takie naleśniki z szynką. I powiem Wam, że super. Także Ksawery właśnie sobie je swojego. Czekam na Natana, aż trochę ogarnie się w pracy. Sobie zjemy obiad, ale ja już nie mogłam się powstrzymać. Także w każdym vlogu musi być jakiś przepis, jakieś fajne, szybkie coś. Także ja się chyba na ten moment żegnam, bo słuchajcie, dzisiaj mam taki dzień, że muszę już usiąść do pracy. Ogarnąć parę spraw, też byłam przed chwilą na dzwonce. No, ale powiem Wam, że jest energia. Mam nadzieję, że w tym vlogu troszeczkę się orzeźwiłyśmy. Fajny przepis. Placki się, słuchajcie, smażą. Proszę bardzo. Możesz mi ukraść. A chcesz sobie zamoczyć w sosie? Bo Ty lubisz w ogóle sos. Ksawcio. Chcesz w sosiku? Mhm. No. No w sosiku. O, właśnie. Super. No. Ksawery w ogóle często bardzo sobie bierze tą miskę z sosem i je łyżką. Także on uwielbia, uwielbia pomidory. Ale to chyba nie przypadkiem, bo ja, słuchajcie, w ciąży mogłam mieć pomidorową rano. Na śniadanie, no, po południu na obiad i wieczorem na kolację. No, także dziewczyny, subskrybujcie kanał, wpadajcie na bieżąco na Instagram i mam nadzieję, że widzimy się już w kolejnych filmach, czyli w piątek. Buziaki, pa!